Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Budów, gniazdków, gorzyczki, Iłża, Jarocin, Karmin, Mikołów, Plemięta, Romualdów, Ryńsk, Smogulec, Stara Rawa, Strzyszów, Szczyty, Wilkowice, Witów, Włoszczowa, Zawałów i Żeliszów. Nie, to nie miejsca, z których właśnie łączą się z nami nasi drodzy widzowie. To kilkanaście przykładów miejscowości, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań wiemy, że mieszkali w nich średniowieczni rycerze. I to było na tyle. Dziękuję wszystkim za obecność. To koniec spotkania, jako że właśnie odpowiedziałem na tytułowe pytanie. No teraz machamy. Nie. Spokojnie. Oczywiście żartuję. Przed nami przynajmniej godzina opowiadania o średniowiecznych realiach. Ale nie obawiajcie się, jeśli będziecie musieli opuścić nas wcześniej, to przypominam, że najpóźniej jutro wieczorem zapis transmisji dostępny będzie na kanale YouTube Archeologii Żywej, a jeśli właśnie oglądacie nas na YouTubie, bo będzie to później, jeszcze w 2025 roku, to docencie to, że czekają aż 4 lata na to, by ta prośba w ogóle miała sens i proszę kliknijcie tam na dole przycisk z napisem subskrybuj. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem kwartalnika Archeologia Żywa. I dziś są ze mną archeolog, historyk architektury zajmująca się badaniami archeologii krajobrazu i wykorzystywaniem metod metrologicznych w badaniach ruralistycznych, z całą pewnością ulubiona wykładowczyni wszystkich studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, dr Maria Legut-Pintal. Jest dzień również dobry, witam serdecznie. Architekt, archeolog zajmujący się popularyzacją wiedzy o budownictwie tradycyjnym i rewitalizacją zespołów architektury zabytkowej, twórca niesamowicie pięknej wizualizacji, przynajmniej dwie będziecie mieli okazję zobaczyć w trakcie naszego spotkania, magister inżynier architekt Paweł Rajski ze Śląskiego Studia Architektury. Witamy. I oczywiście mój współprowadzący, redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca, Andrzej Daczkowski. Dajcie, jest z nami właśnie 218. Architektura i ochrona zabytków Wydziału Architektury PWR nas ogląda. Krzyczą, niech każdy wie, że to nasi brawo. Chcielibyście może coś dodać do tego, co powiedziałem? Parę słów na temat siebie, Marysiu. Nie, dziękuję. Wiesz, to jakby wystarczy. Myślę, że w trakcie będziemy wyjaśniać pewne kwestie, jeśli będą interesujące. Ja myślę, że w trakcie wyjdzie ogrom naszej niewiedzy w temacie. Ale tak, na początku chciałam dodać, że nie jestem specjalistą od tematu, którym dzisiaj się będziemy zajmować, dlatego właśnie będę się na ten temat wypowiadać. Bo tak jest najlepiej i tak jest w Polsce. W tym kraju tak to wygląda, więc będziemy kontynuować tą chlubną tradycję. Andrzeju. Nowy numer Odkrywcy już sprzedaży, masz pod ręką? Tak, dzisiaj wyjątkowy dzień, a w zasadzie jutro dotrze do nas numer marcowy Odkrywcy. Autorami są pasjonaci historii, ale także archeolodzy. Staramy się łączyć te dwa środowiska wbrew pewnym stereotypom. Mam nadzieję, że od 20 lat dość dobrze nam to wychodzi. Staramy się to robić w druku, jak i od niedawna na webinarze Kontekst. Masz okładkę. Zawsze mi się podobają te wasze podwodne zdjęcia. Czy nie masz przy sobie? Zadajesz trudne pytania, wiesz? Dobra, bo okładka jest gdzieś daleko. Na sam koniec i dobrze, tak okay. Będą wszyscy zobaczyć. Dziś porozmawiamy o tym, gdzie mieszkał przeciętny Zbyszko z Bogdańca. Pierw tylko dla tych, którzy nie trudzili się przeczytaniem opisu wydarzenia i liczą, że usłyszą o takich zamkach jak Malbork, Grodno, Gryf czy Ogrodzieniec, to mamy niestety smutną wiadomość, ale jeszcze nie odchodźcie, dajcie nam szansę, obiecujemy, że też będzie ciekawie. Prawda, pani doktor? Zrobię co w mojej mocy. Chociaż temat, którym się zajmujemy, jest takim tematem nielubianym nawet przez archeologów i chyba tak nie ma za dużej pasji w kopaniu grudków stożkowatych, bo tak archeolodzy dawno temu, obecnie niepoprawnie, nazywali tego typu stanowiska. Chociaż są wyjątki i myślę, że o nich w trakcie naszej dyskusji powiemy, ponieważ ciekawe znaleziska też się w tych obiektach pojawiały. Pierwszy obrazek. Możemy ten, który widzicie, wszyscy widzą już widzowie. Możemy spokojnie zaczynać od tego, czym tak, te grudki były. To jest właśnie obrazek, który ilustruje to, o czym mówiłam, ponieważ
nasze stanowiska w literaturze przedmiotu w latach 60., 70., jeszcze 80. przedstawiano w ten właśnie sposób. To są tak zwane słoneczka. Rysunki metodą kreskową, inwentaryzację. Tak. I jeszcze często nie wiadomo było, gdzie są zlokalizowane. Nawet te profile też czasem się nie pojawiają, czasem jest to takie zwykłe słoneczko. To i no jak można przypuszczać, nie wzbudzało to wielkiego zainteresowania. Zabytki, które pochodziły z tych obiektów, też no jakby niedużo różnią się od takiej średniej kultury materialnej w mieście, więc też nie było takiej inicjatywy, żeby robić z tym coś więcej. To się zmieniło i ostatnimi laty przede wszystkim pojawienie się nowych metod umożliwiło zrobienie z tych słoneczek czegoś więcej. Jeśli masz kolejną ilustrację, Radku, to tam będzie widać właśnie to, co my staraliśmy się zrobić, żeby pokazać, że te słoneczka to tak naprawdę nie są słoneczka i że mają rozmaite kształty, nie tylko okrągłe, ale również kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. Akurat to, co pokazujesz teraz, to jest zbiór jakby wszystkich obiektów różnych kategorii, zarówno tych, o których chcemy mówić, czyli tak zwanych obiektów typu mod, jak i zamków, a także grodzisk. No i może dobrze, że to się pojawiło tutaj, bo chyba warto by wyjaśnić, czym się właśnie te obiekty typu mod, czy też grudki stożkowate, różnią od innych kategorii obiektów, takich jak zamek czy grodzisko. Może przekażę teraz głos Pawłowi, niech powie. Ja powiem coś takiego, że ja się nie do końca zgadzam z tobą, że to jest nielubiany temat przez archeologów, tylko to jest temat, na którym wielu archeologów chyba trochę, no tak, nie powiem, że się przejechało, ale tak połamało zęby. Po prostu ciężko jest to wytłumaczyć właśnie, jak to wyglądało, jak z tych nasypów ziemnych można zrekonstruować właśnie to, co na nich stało, kto tam mieszkał, to, co tam się działo. I dopiero ostatnio tak naprawdę tutaj jakieś takie pojawiają się całościowe pomysły, skąd to się wzięło. No od dawna takim pomysłem na to, jak w ogóle wyróżnić, co to są te grudki stożkowate, to jest obecność nasypu. A więc jako takiego, no takie sztuczne wzniesienie, taka niewielka górka, którą sobie rycerz usypał po to, żeby zbudować swój dom ponad otaczającym terenem. Tak, żeby jego było widać, tak, żeby on wszystko widział, kontrolował. I właściwie to jest chyba taki jedyny sztywny wyróżnik tego, co to są grodki stożkowate. A poza tym to mamy nieprawdopodobną po prostu różnorodność. I co do tego, jakie one są duże, i co do tego, gdzie one są położone. Ja tutaj jeszcze do tego, co przepraszam cię, Pawle, bo mam akurat rebus do tego, co mówisz, i taką prostą ściągę, jak rozróżnić grodzisko wczesno-średniowieczne, powiedzmy standardowe, bo wariantów jest oczywiście bardzo dużo. Przekrój standardowego grodziska wczesno-średniowiecznego, które wygląda mniej więcej tak, tutaj mamy dwa wały płasko w środku, od, uwaga, grudka stożkowatego, gdzie mamy nasyp, fosę i ewentualnie wał zewnętrzny. Także to jest prosta ściąga. I dodajmy takie sakramentalne odkrycie, które we wszystkich publikacjach się przewija, że te wały, najprawdopodobniej ziemia do ich budowy została wydobyta z tych fos. To jest naprawdę... Nawet powiem ci więcej, że czytałam o tym, że objętość ziemi wydobytej z kopania fosy jest równa objętości tych nasypów, które są usypane. To jest coś. Tak jest. To jest coś. Panie, tutaj już pojawiają się pierwsze komentarze. Panie Marcinie, jak najbardziej. Wiemy o dokonaniach archeologii łódzkiej, również innych ośrodków, badania profesora Kajzera wszyscy znamy i również innych badaczy. I temat jak najbardziej ma swoją historię. Też nie będziemy zagłębiać się dokładnie, bo jest też również kwestia tego, czy jak powinniśmy je nazywać, ale po prostu jako, bo te obiekty motte to jest jedna propozycja, mamy siedziby rycerskie, mamy siedziby wiejsko-obronne,
tych pomysłów jest dosyć sporo, ale też... Może tutaj się przekażę te dwie podstawowe publikacje, które łączy to, że mają bordowe okładki. To jest publikacja o średniowiecznym dworze rycerskim w Polsce pani Anny Marciniak-Kaiser i druga publikacja dotycząca Śląska, to jest śląskie obiekty typu MOT Dominika Nowakowskiego, które Państwu serdecznie polecam. One są takim kompendium wiedzy na temat tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. I zwłaszcza w tej drugiej, to ja powiem, bo to ważne, jakby kogoś interesowała historia badań, to zwłaszcza w tej drugiej książce jest cała historia, a historia badań nad siedzibami rycerskimi to sięga właściwie gdzieś jeszcze XVII wieku, bo to już wtedy historycy sobie zadawali to pytanie, gdzie ci rycerze mieszkali, więc tutaj ciężko jest taki wspólny mianownik nad tym znaleźć. Natomiast... Może zacznijmy od początku, Paweł, zacznijmy od genezy tych obiektów. Skąd one się w ogóle wzięły i dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej? Koncepcji na to, kto pierwszy na Śląsku, jeszcze dodajmy, tak? Kto pierwszy tutaj w tym naszym regionie zaczął budować grudki stożkowate, takich pomysłów było kilka i takim chyba Artur Boguszewicz na przykład zaproponował trzy takie wiodące koncepcje, z których właściwie jedna teraz jest taką najbardziej przyjętą. Pierwsza koncepcja dotyczyła inicjatywy duchowieństwa. I to była sformułowana przez Stanisława Kołodziejskiego i w tych takich realiach wczesnofeudalnych wskazywał na biskupów i właśnie na to wyższe duchowieństwo jako takich, którym opłacało się w ogóle zbudować jakiś taki majątek ziemski i w jego jądrze zbudować sobie taki mini zameczek i w nim zamieszkać. Dlatego, że dla wczesnośredniowiecznego rycerza wcale to nie było jakieś takie atrakcyjne się wyprowadzić na wieś, z dala od księcia, z dala od dworu, od jakiegoś zarobku może przy jakichś wyprawach wojennych. I to był pomysł jeden. Pomysł drugi, który właściwie teraz jest takim wiodącym, to jest inicjatywa księcia, jako tego, który miał interes w tym, żeby budować takie właśnie niewielkie drewniane grudki i osadzać w nich zbrojnych, tak, którzy różne tam mogli mieć, i to jest w ogóle dyskusja, co oni tak naprawdę tam robili. To mogły być na przykład siedziby kasztelani. Teraz mówisz o tak zwanych zamkach typu przejściowego, tak, które były budowane w połowie XIII wieku z inicjatywy książęcej, często związane z akcją kolonizacyjną. Tak? O to teraz ci chodzi. Ja się w ogóle nie podejmuję takiego rozróżnienia, naprawdę. Chciałem tylko jakby wskazać tutaj tego księcia jako tego, który miał ten pomysł, żeby coś takiego zacząć budować, a z czasem, gdy ci rycerze, no zwłaszcza w warunkach, jeśli ta władza książęca była słaba gdzieś tam na peryferiach, to dla nich zaczynało być atrakcyjne, bo oni czuli, że po pierwsze ta akcja kolonizacyjna przyniosła efekt i tam po prostu były folwarki, młyny, jakieś rzeczy, które przynosiły dochód, a po drugie, no tam można było zbudować sobie takie małe państewko w państwie i takie małe zameczki i jakieś takie rodzinne fortuny. I takich nie brakowało ludzi potem stopniowo, którzy właśnie szukali takich możliwości, żeby gdzieś tam z dala od księcia. Ale właśnie jego się wskazuje jako tego, który tym inicjatorem był. Ale myślę, że wśród tych teorii to co do jednego są badacze zgodni, że to nie jest nasz oddolny pomysł śląski, polski, lokalny. Tak jest. Jest to zapożyczenie z Zachodu. I tutaj warto wspomnieć jakby o tych
teoria, skąd się te zamki wzięły. One się pojawiły gdzieś najwcześniej na terenie północnej Francji, Brytanii. Wiąże się je z napaściami Normanów i tutaj albo powstały jako element, który miał bronić ludność miejscową przed tymi napaściami, albo też Normanie zaczynali je budować jako obiekty, które miały taką... które miały być obiektami inwazji, tak? Był to taki sposób na średniowieczny blitzkrieg. Zajmujemy jakiś teren, no i żeby znaleźć oparcie wokół ludności, która jest nam nieprzychylna, budujemy obiekt obronny. I teraz z tego wynika jakby forma tych obiektów, ponieważ są to obiekty, które miały być możliwie tanie, budowane jak najszybciej. Ja to nazywam tak roboczo zamkami jednodniowymi, tak? Które nawet można było gdzieś tam prefabrykować. Tak? Paweł, mówiłeś, że można było nawet na statku przywieźć sobie gotowe materiały. Ja nie wiem, skąd ten przekaz pochodzi, ale to jest chyba z epoki, że istniały wręcz takie prefabrykowane ściany już gotowe, przewożone na statkach, że można było się wyładować i taka zbrojna załoga po prostu biegła no tam palić i grabić. A druga ekipa budowniczych już stawiała taki mini zamek i jak tylko go postawili, to tam już oni importowali po prostu faceta, który miał być nowym panem tej ziemi. No tak, i musiał od tych swoich poddanych się jakoś też odgrodzić, żeby oni tam jakby... go nie zjedli. Natomiast tutaj zaznaczmy, że taka koncepcja ona dotyczyć może tak naprawdę tylko jakichś no, wybranych regionów w Europie. No tak, tutaj... to jest koncepcja, która była realizowana na terenie Wysp Brytyjskich, na terenie Anglii, Walii, na terenie Irlandii, gdzie chodziło o to, żeby szybko zająć kolejne tereny. Natomiast ta historia późniejsza tych obiektów jest taka, że tam, gdzie przestały być one potrzebne z punktu widzenia militarnego, one po prostu były opuszczane i wyglądają mniej więcej tak, jak te nasze słoneczka dzisiaj. Natomiast tam, gdzie faktycznie budowano pewien system społeczno-gospodarczy, one zamieniły się w normalne, murowane, prawilne, powiedzielibyśmy, zamki. I podobnie zresztą jest u nas, z czego niewielu osób sobie tak na dzień dzisiejszy zdaje sprawę. Tak, tutaj... Ja bym się tutaj pewnie chciał, dlatego że to, o czym mówisz, jest takim pewnym wytłumaczeniem, dlaczego archeolodzy mają taki kłopot, żeby to sklasyfikować i opisać. Co to tak naprawdę jest ten krótek stożkowaty? Dlatego że to, jak oni budowali te zamki, to było właśnie odbiciem stosunków społecznych, tego właśnie, kogo się bał ten facet, który tam miał mieszkać, czy on tam z dziada pradziada na przykład założył jakąś wioskę i w tej wiosce zbudował sobie od razu na przykład no, jakąś siedzibę, no to wtedy, no przy czym tu już mówimy tam gdzieś o drugiej połowie XIII wieku, to wtedy tak badacze czeczescy wyróżniają taki typ ogródka, który jest w centrum wsi. W odróżnieniu od typu grudka, który jest na peryferiach wsi. No i tutaj jakby mamy jakąś zupełnie inną też taką sytuację społeczną, no, w której ci rycerze się znajdowali. I właściwie w każdym kraju to wyglądało nieco inaczej, dlatego że no, nieco inny gdzieś był ustrój. Tutaj właśnie jakieś warunki jakichś prowadzonych wojen, jakichś kolejnych fal kolonizacji, to ta architektura jest dopiero takim odbiciem tej historii. I dlatego właśnie, tak mi się wydaje, właśnie tak ciężko jest znaleźć taki jeden wspólny mianownik i taką definicję, żebyśmy wiedzieli, dobrze, no to jest grudek, okej, wiemy, tutaj mam grudek, to musi być okrągły i mieć 5 metrów wysokości, a jak ma 10, to już jest zamek. No właśnie ja bym była skłonna, żeby jednak wszystkie te obiekty nazywać zamkami, ponieważ one tak były postrzegane przez ówczesnych. Mimo że to miało 5 metrów średnicy, mimo że stała na tym piętrowa drewniana buda, to dla ówczesnych był zamek. I oni wiedzieli, że tam mieszka rycerz i że on ma wyższy status niż ten, który mieszka 5 metrów niżej pod tym stożkiem. To zresztą też przekazują nam źródła. Może tą dyskusję na sam koniec zostawmy,
bo niektórzy już, którzy już znają temat, tak jak na przykład pan Jakub, który tutaj pisze, też właśnie sugeruje, co grudkiem jest, jaki stożkowaty jest, a jaki nie jest. Właśnie, gdybyśmy skoncentrowali się na dojściu do tego, to zasadniczo nie ruszylibyśmy w ogóle z tematem i tak moglibyśmy przez godzinę sobie dywagować. Dobrze, możemy dywagować. To zignorować i pójść dalej. Pytanie jest od Piotra, no, pana Piotra Nowickiego. Nie ma wymiarów minimalnych, szerokości i maksymalnych. Są one tak, jak tak mi się wydaje, tak? Znaczy, możemy ci powiedzieć, jakie najmniejsze, jakie największe udało nam się znaleźć. Najlepiej, bo o tym przede wszystkim zapomnieliśmy wspomnieć, że jesteście tu, ponieważ byliście kierownikami, współkierownikami projektu Od Grodu do Zamku, który zajmował się właśnie odnajdywaniem takich obiektów i weryfikacją tylko z lotu samolotu. Tak to dobrze określa, tak? Może parę... ja może dopowiem. Mhm. To był projekt, który się skupiał na badaniach podstawowych, czyli na badaniach, których celem było zebranie takich właśnie podstawowych danych, jak sporządzenie dokładnych planów sytuacyjno-wysokościowych i modeli terenu jak największej grupy tych grodzisk, żebyśmy dopiero mieli materiał precyzyjnie właśnie, jak wyglądają te wały, jakie one są duże, czym one się tak naprawdę między sobą różnią, też w jakich miejscach one są budowane, ale tak precyzyjnie właśnie, żeby je odnaleźć na mapie, bo naprawdę wcale nierzadka była sytuacja, że badacze pisali o jakimś obiekcie, ale na przykład w danej wsi były dwa obiekty i oni nie mogli się dogadać, o którym tak naprawdę jest mowa. Mnóstwo różnych takich pomyłek, albo wręcz czasami, mi się przypomina Marysia, ten twój taki zatopiony grudek, gdzie tam kawałeczek wału był uważany za... Tak, to był zamek Meristo. Był uważany za grudek, tak. A potem się okazało, że on jest 10 razy większy, dlatego że w krzakach obok tak naprawdę jest ten właściwy grud, a to, co wszyscy fotografowali gdzieś tam i opisywali, to był jakiś jego po prostu przyczółek. Tak, to był taki przykład, że to był obiekt położony w dolinie rzeki, z którego zachował się tylko fragment wału. I ten fragment wału przez badaczy był po prostu interpretowany jako ten nasyp stożka. A on miał 5 na 5 metrów. On miał 5 na 5 metrów, ale dopiero jak odpaliliśmy te dane z lotniczego skanowania laserowego, okazało się, że właśnie to jest zagięcie wału, a reszta została po prostu zmieciona przez którąś z powodzi na Nysie Kłodzkiej. Ale ten narys był widoczny i to właśnie było tak. Fajne, że udało się pokazać, że prawdziwy zasięg tego w ogóle, jak to stanowisko archeologiczne wyglądało, jakie było duże. W terenie sytuację terenową. W terenie to były głównie krzaki, tak? Trochę górka, krzaki i absolutnie nie było możliwości, żeby rozpoznać, jak to ukształtowanie terenu tam na miejscu wygląda. Więc tutaj to narzędzie nam doskonale w tym pomagało. No i jakby celem też tego projektu było zastąpienie tych słoneczek, które widzieliśmy na początku i ukazanie rzeczywistych kształtów tych obiektów, bo czasami pod tymi słoneczkami kryją się obiekty o narysie kwadratowym. Nieraz się tak zdarzało. Więc tyle o projekcie, ale mieliśmy powiedzieć, co było najmniejsze, a co było największe, Paweł. Ojej, ja nie wiem. No, myśmy też grody tak naprawdę tam rysowali, także no te grodziska chyba wielkie, wczesnośredniowieczne. No tak, no generalnie są zdecydowanie większe, ale z tych obiektów, które zaliczyliśmy do kategorii grudków, czy też dworów na kopcu, bo tutaj też ta nazwa występuje i ona też ciągnie się w okresie nowożytnym, to mieliśmy rozpiętość olbrzymią. Tam były obiekty najmniejsze, które miały średnicę rzędu 6-7 metrów. Tutaj przypomina mi się
takie stanowisko w Białogórzu, to jest w ziemi otmuchowsko-nyskiej. I tam mieliśmy trzy kopce, takie o średnicy 6 metrów obok siebie. Jak wyglądało to stanowisko, naprawdę nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ale wiem, że Paweł jest mistrzem rekonstrukcji, coś by na tym narysował. To tam jakieś fragmenty kafli leżały, czyli piec kaflowy się zmieścił na tym wzgórku. A takim wielkim stanowiskiem, czy ja dobrze kojarzę, Bełcz Mały był? Z olbrzymimi platformami. Tak. Pod Grodzie, tam takie przedzamcze tam było. Tak, spore więc... i fajnie widoczne. I tam ta rozpiętość tych stanowisk przekraczała 100 metrów. Jakby, tylko że wtedy znajdował się już tam nie tylko taki właśnie obiekt wieżowy, ale na pewno cały folwark mógł się tam znajdować, natomiast sama forma była zdecydowanie niższa od tych takich typowych, najbardziej typowych. Jak padło słowo wieża, bo wieże są ciekawe. Mm-hmm. Czekaj, jeszcze sekundka, dobra, bo tutaj pojawiają się kolejne pytania. Pan Piotr Noszczyński, czy można faktycznie jedynie na podstawie kształtu geometrii obiektu stwierdzić, że badany obiekt jest średniowieczny? To jest dla laików szybki kurs, bo tutaj co widzicie na zdjęciach, które na razie były, to jest efekt tak zwanego skanowania LIDAR, skanowania dokładnie lotniczego. Działa to tak, że jak widzicie mapę Google, obraz znany każdemu chyba w dzisiejszym świecie, tak wygląda mapa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tak wygląda chmura punktów, która została zmierzona za pomocą tego laseru i zwykle przekazywana w plikach tak zwanych LAS. Tak wygląda już ta chmura punktów w momencie, kiedy te punkty są zaklasyfikowane. Na podzielonym tam jest dzieleń wysoka, tak? Na takie grupy. Tak, na grupy takie jak. Każda grupa ma swój kolor. Teren to jest żółte, czerwone są budynki. W momencie, gdy odfiltrujemy to wszystko i jeszcze tam trochę się pobawimy, dostajemy gotowy obiekt, numeryczny model terenu, tak zwany, czyli to, jak wygląda powierzchnia w danym miejscu. W tym momencie. To cały czas się rozwija i nasza wiedza na temat tego, jak czytać taki lidar, coraz bardziej się rozwija. W Czechach na pewno już są projekty, gdzie robią sobie małe ściągi, zasadniczo dla studentów archeologii, żeby wiedzieli, że to najpewniej jest tego typu obiekt, a to jest inny obiekt. Więc do pewnego stopnia się da, ale tak jak Marysia wspomniała, żeby mieć pewność, trzeba pójść i zobaczyć, czy nie walają się przypadkiem. Mogę dopowiedzieć? Żebyśmy też takiego nie tworzyli wrażenia, że to jest w ogóle jakaś taka enigma, bo te grudki się różnią między sobą, ale one musiały podlegać jakby pewnym jakimś prawidłom sztuki budowania takich grudków, a mianowicie one musiały być przystosowane do obrony przy użyciu łuku i kuszy. Więc oczywiście rozmiary fos w jakichś tam granicach się mogą różnić, wysokości wałów, ale generalnie to wszystko jest w jakimś tam zakresie, no powiedzmy, przewidywalne. Więc można się pomylić, ale generalnie ciężko jest pomylić, no nie wiem, no grodzisko wczesnośredniowieczne z grudkiem, tak? Czy powiem tak, tutaj wchodzi statystyka, tak? Jest jakaś liczba obiektów, jakieś 80%, które mają formy standardowe, no i są obiekty, które są niestandardowe z różnych powodów, więc taki standardowy grudek, cały czas używamy tego terminu, lepsze są te terminy zamek typu MOT, jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka rozpoznać. Podobnie jak standardowe grodzisko wczesnośredniowieczne. No, oczywiście jest duża grupa tak zwanych anomalii, które rodzą pewne problemy, które wynikają na przykład z tego, że się nakładało kilka faz osadniczych na siebie, albo ktoś miał wybitnie wymyślne pomysły na temat tego, jak swoją siedzibę zrobić. Ale jest pewien standard i ten standard jest zaskakująco do siebie podobny. Kiedy czytamy taki opis, no to czytamy nasyp o średnicy, powiedzmy,
10 do 40 metrów, wysokość 5 do 10 metrów, powierzchnia Majdanu o średnicy 10 no, ale, do no, proszę, i tak dalej. Ale to nie i tak jest 80%, dalej. Ale to nie jest 80%. Ja, no, połowa. Dwóch strzały, wymyślam te statystyki. Ale nie, mogę nie. podać takie, które są sprawdzone. Aha. Mianowicie, ile tych takich obiektów zostało zidentyfikowanych w Polsce, bo to chyba też jest istotna informacja. No i jeśli weźmiemy sobie pod uwagę katalog pani dr Anny Marciniak-Kaiser, no to tutaj tych obiektów mamy niespełna 300, z tego co pamiętam. Nawet nie, popatrz, 190 jest ich tutaj. To jest na pewno liczba zdecydowanie zaniżona, ponieważ w katalogu dotyczącym samego Śląska Dominika, no tych obiektów już jest ponad 400, więc wydaje się, że ich były no, setki, myślę, że około 1000 w całej Polsce, z tym, że rzeczywiście Śląsk jest chyba najlepiej rozpoznany, ale też raczej na pewno było tych grudków tutaj najwięcej. Tutaj pan Tomasz Wiktorzak już wcześniej na naszym profilu tak. pisał i teraz też udziela się, przypomina cały czas o pracach pana Andrzeja Kuczkowskiego na Pomorzu, który odkrył ponad 100 nieznanych obiektów. No tak, to jest obiektów. Jeszcze Pomorze, które jest zupełnie oddzielnym bytem. Tutaj ta praca pani Anny Marciniak-Kaiser, ona też skupia się na Rzeczpospolitej w granicach dzisiejszej Polski, tak? Więc to też jest liczba, która nie podaje jakby całości tego terenu, który dzisiaj nazywamy Polską. Andrzeju, tak, czy masz jakieś pytanie? Proszę wyjaśnić, tak. Ja takie mam pytanie do tych najmniejszych obiektów, do tych najmniejszych formacji. Jak usłyszałem dobrze, 5-6 metrów średnicy, tak? To były te takie absolutnie najmniejsze. No właśnie, tak, ale jaką one mogły pełnić rzeczywiście funkcję obronną wówczas? Jak one były wysokie? Bo to dość trudno sobie przynajmniej mi wyobrazić, że mogły skutecznie i długo taki obiekt się mógłby bronić. No nie mogły. To ich funkcja obronna była raczej symboliczna. Można by powiedzieć, że oni byli w stanie się bronić przed sąsiadem, któremu ukradli kurę, ale nie przed jakimś no, wojskiem, które by tam się zorganizowany sposób na nich napadło i pojawiło. Zresztą to dotyczy chyba większości takich siedzib rycerskich. Tutaj chodziło o to, żeby gdzieś tam w niesnaskach sąsiedzkich mieć pewne zabezpieczenie oraz mieć siedzibę o określonym kształcie, który dawał prestiż, który pokazywał, ja jestem rycerzem, a tutaj mieszkają wieśniacy, tak? Ja mam wyższy status społeczny. A jeśli chodzi o rzeczywistą obronność, no to rzeczywiście ta obronność była czyli symboliczna. Czyli rozumiem, ta funkcja właśnie prestiżowa czy symboliczna miała no, podobne znaczenie jak dzisiaj u nas w architekturze, kiedy ktoś buduje więcej, wyżej. Tak? A kiedy buduje willę z czterospadowym dachem i kolumnami, on pokazuje, że jest dzisiejszym rycerzem i nie jakimś kmiotem, który mieszka w chacie z dwuspadowym dachem. Ej, kolumny tak są super. To odbieramy. Natomiast jeśli chodzi o funkcję, no to tak mniej więcej jak czy jeżdżę maluchem, czy jeżdżę BMW, no funkcja jest ta sama. Mam dojechać z punktu A do punktu B, a to tylko kwestia prestiżu, może komfortu. Także oraz przede wszystkim zasobności portfela, bo to jest też istotne. A proszę powiedzieć, te małe, szczególnie te małe grudki, jaka była ich lokalizacja? Można jakąś tą lokalizację ustandaryzować? Nie wiem, blisko rzeki, blisko jakiejś granicy potencjalnego konfliktu? Znaczy tak, to nie doszliśmy do tego, mówiąc jeszcze o genezie. Dlaczego te grudki się tu w Polsce pojawiają? One, jak się pojawiły po raz pierwszy, no tego nie ustalimy, ale wiemy, kiedy pojawia ich się bardzo dużo. I pojawia ich się bardzo dużo, na Śląsku przynajmniej w wieku XIV mamy do czynienia z wysypem tych grudków, co związane jest z pewną feudalizacją społeczeństwa oraz z tym, że rycerstwo przestaje jakby walczyć i bardziej skupia się na byciu ziemiaństwem. To będzie jeszcze bardziej nasilone w wiekach kolejnych, ale to właśnie z tym związane jest wysyp tych stanowisk na terenie Śląska. I w związku z tym, że to jest siedziba tak na dobrą sprawę pana feudalnego, to jest główne miejsce
z którego dowodzi on swoim majątkiem. Takie gro tych opuszczonych stanowisk, które dzisiaj widzimy jako te tak zwane grudki stożkowate, to są folwarki dawne i one pojawiają się w różnych miejscach. Zazwyczaj w pobliżu jakiegoś cieku, no to jest logiczne, po prostu dostęp do wody to jest najbardziej podstawowa rzecz, a druga rzecz to w miejscu, gdzie istniała jakaś tam naturalna obronność, czyli może to być zabagniona dolina cieku i to jest chyba taki najczęściej występujący przypadek. Jest to zazwyczaj mały ciek, jakaś taka niewielka rzeczka, która nas jakby nie zaleje, ale będzie wystarczająca, żeby nawodnić fosę. Na tej fosie możemy sobie założyć groble i dodatkowo mieć staw rybny. Już mamy podstawę gospodarki naszego folwarku. Ale oczywiście zdarzają się takie stanowiska na przykład na terasach rzecznych, większych rzek, gdzie na przykład odcina się jakiś cypelek, to też się dość często zdarza. I przede wszystkim są to stanowiska, które się wiążą z osadnictwem. We wsi, tak jak Paweł mówił, w centrum wsi, wtedy kiedy mamy starą siedzibę, zakłada się ją zazwyczaj w centrum wsi obok kościoła najlepiej, którego jest się patronem, a jeśli to jest coś, co powstało później niż wieś kmieca, to wtedy no niestety trzeba się na końcu wsi jakoś umiejscowić poza osadnictwem później. No i te siedziby, które były związane z wsiami, bardzo często później były zamieniane na siedziby nowożytne, renesansowe dwory, czy właśnie późniejsze jakieś barokowe pałace. I tu trzeba takie ważne zastrzeżenie zrobić, że bo jeśli ktoś zadaje sobie takie pytanie, gdzie najłatwiej odkryć jeszcze jest takie grudki, no to centra wsi nie są dobrym miejscem na poszukiwania, dlatego że to była akcja osadnicza, która zakończyła się pełnym sukcesem. Więc większość tych rycerzy, oni się nie wyprowadzili stamtąd, tylko zbudowali tam sobie potem murowane siedziby. Więc jeśli my chcemy odkryć jeszcze gdzieś na lidarach, wypatrzyć sobie nieznane, takie, które umknęły archeologom siedziby, no to są właśnie te na peryferiach. Te są te osadnictwa ówczesnego, no ale i dzisiejszego. I to troszeczkę też rzutuje na ten obraz, który myśmy mieli tutaj w tym naszym projekcie. Bo takie dobre, właśnie modelowe, takie ładne grudki, to właśnie to były te, które gdzieś tam się uchowały po bokach, na przykład późne. Bo też jest taka teoria, że takich akcji, takich właśnie wysypów, że rycerze wyprowadzają się na wieś, było w historii kilka, znaczy dwa powiedzmy przynajmniej, i ten drugi dotyczył takiej wewnętrznej kolonizacji, w momencie, kiedy ta sieć osadnicza na Śląsku już jest dojrzała. Czyli właściwie prawie już nie ma białych plan do zagospodarowania. Już lasy są wycięte, pola są zasiane, wszędzie mieszkają ludzie i jest taki wyścig po te ostatnie skrawki. I tam właśnie jest no, to jest pomysł, na który zwrócił uwagę Roland Pruczek. Uważam bardzo ciekawy, bo jak się weźmie listę tych grudków, to właśnie można dojść do takiego wniosku, że one wszystkie są w jakichś takich w jakichś takich niedostępnych miejscach, tak jakby ci rycerze chcieli tylko uciec od dużych miast i tak tęsknili za tą wsią, ale to jest mylne. To jest ostrzeżenie, to może właśnie być związane na przykład z tą drugą falą, ale również inne studia, na przykład taki doktorat Piotra Błoniewskiego, który zajął się poszukiwaniem takich dawnych siedzib rycerskich w Księstwie Świdnickim i analizą murów, dworów głównie renesansowych, on doszedł do wniosku, że właściwie no, przy każdej drodze wyjazdowej ze Świdnicy to mamy tam cały szereg po prostu tych dworów, w których murach tkwią relikty właśnie tych jakichś dawniejszych założeń, no pewnie wież mieszkalnych, takich właśnie na glinie budowanych, jeszcze takie skrawki, że widać, że to wszystko blisko miasta. Więc zupełnie właściwie jakby troszeczkę tutaj... Obraz odwrotny jest. Nie? Tak, trochę jakby odwrotnie. No też pytanie i same pytania. No też pytanie, no właśnie, ale czy to rycerze na pewno je założyli? No i tutaj byśmy musieli wziąć na warsztat, a może to
a może to tak jak Patrycjat. A może tak jak w księstwie wrocławskim, bo tam przychodzi taki moment, że mieszczanie, oni już nie mają nad sobą księcia, tylko mają starostę, który król czeski im przysyła, czyli jakiegoś urzędnika. Oni powykupywali wszystkie urzędy, wszystkie przywileje. I zaczęli budować siedziby na wsi, takie, które symulowały status szlachecki. Tak, tak. I dzisiaj, jak mamy taką siedzibę nowożytną, mamy dwór i chcemy się dowiedzieć, co tam tkwi gdzieś w środku, u zarania jakby tego, ciężko się tego dowiedzieć i właściwie bez archeologii tutaj czasami no to jest taka bariera, którą właśnie jakby jest ciężko przekroczyć. I tylko te stanowiska, które naprawdę rozległe badania archeologiczne były prowadzone, na przykład wspomniany chyba już był Chudów, tak? Zaraz mogę pokazać, bo mam tu parę zdjęć, bo mówimy, pokazujemy numeryczne modele terenu, pokazujemy zdjęcia i rysunki. W terenie to zwykle nie jest nic imponującego. W tak, lesie. To, co pokazujesz, to zwykle jest coś takiego. Tak, to tak. Zwykle tak. Wygląda tak. To wygląda jak typowe stanowisko. Tak, taki pagórek, zapomniałem. O, ten duży. Ten jest to całkiem ten spory. Ten jest piękny. Tutaj jeszcze było pytanie na temat hotspoty, jak ich przeciwieństwa, czyli hotspoty. W których regionach Polski znajdujemy najwięcej, w których regionach Polski? Już trochę o tym wspomnieliśmy, ale tak, żeby usystematyzować naszą wiedzę w tym temacie. Ja mogę się podzielić taką plotką, że podobno najlepsze odkrycia w Małopolsce teraz są na Widarach. Ale nie wiem, czy to prawda. Kolega tutaj wspominał, że tam i generalnie wschód też, czyli jakby dalej na wschód od Krakowa, to są takie tereny, gdzie jakby ta archeologia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, gdzie ciągle się znajduje rzeczywiście tą metodą właśnie, czyli to analizy. To też jakby nasz stan wiedzy wynika nie tylko ze stanu rzeczywistego, ale wynika także ze stanu badań. I tam, gdzie były ośrodki, gdzie na przykład był profesor Kaiser zajmujący się grudkami, na Pomorzu, gdzie też byli badacze, na Śląsku, gdzie byli badacze, my to wszystko wiemy. Natomiast jak tworzymy sobie mapkę z tej książki dr Marciniak-Kaiser, no to zobaczymy, że za linią Wisły jest może 10 stanowisk, a na pewno tak nie było. No to jest jeszcze właśnie takie pole, gdzie można coś więcej znaleźć. Tak, albo może faktycznie ta forma była inna, nie? Ale tu jeszcze bym prosił o uściślenie. To znaczy, że tego typu grudki nie znajdowały się tylko w meandrach rzek, w trudno dostępnych miejscach, tylko blisko nawet miast, prawda? A w sąsiedztwie mogły mieć na przykład wieś, jak rozumiem, tak? Zazwyczaj znajdowały się w pobliżu wsi. Natomiast te, które do dzisiaj zachowały się najlepiej, które nie zostały zabudowane później dworami nowożytnymi, to rzeczywiście odkrywamy w takich jakby enklawach, gdzieś tam, gdzie jest wtórnie las, tak, w miejscach, gdzie są gorsze gleby, gdzie już nikt nie chciał mieszkać, gdzie to zostało opuszczone po prostu z różnych przyczyn. A proszę powiedzieć taką rzecz, same te usypiska, czy z jakiegoś typowego rodzaju ziemi są robione, było coś preferowane, czy z typowego dla danego terenu. A tutaj to były patenty różne. To Herman Hinz chyba taką książkę napisał, Motte und Donjon, i on tam całą tam taką litanię podał takich sposobów. A oni rzeczywiście, bo to były takie jakby lokalne szkoły budowlane, jak właśnie z ziemi, gliny, drewna, zrobić coś, co właśnie utrudni temu sąsiadowi najechanie takiego grudka. Oni na przykład pokrywali płaszcz takiego nasypu gliną, która przy deszczach się stawała śliska, takim najdrobniejszym iłem. Oni tam jakieś tłuczone garnki wysypywali. No oczywiście, ale wbijali, żeby wzmocnić rodzaju, tak, faszynę wbijanie jakąś. Palu. Same jądra tych nasypów, one też
Ja szczerze mówiąc, ze Śląska nie przypominam sobie teraz, ale bo w takiej podstawowej wersji to jest faktycznie nasyp ziemny, a jak mamy teren wyżymny, to jakiś taki ziemno-kamienny, który się będzie wolniej obsypywał, ale na tych terenach nizinnych to tam mogą być konstrukcje drewniane, takie całkiem wyrafinowane, tak? To mogą być jakieś przekładkowe, skrzyniowe konstrukcje. Tu jest jakby pole do popisu ogromne. I to mi się przypomina, jeszcze to muszę powiedzieć. Jest gdzieś tam na marginesie zainteresowań historyków architektury temat w ogóle fortyfikacji drewniano-ziemnej, bo przecież ta szkoła budowania takiego to przetrwała i do czasów nowożytnych. I to jeszcze przecież w XVII i XVIII wieku to przecież twierdze budowano całe wielkie z drewna i ziemi. I w ciekawy sposób skomentował to Albrecht Dürer, który napisał taki traktat o fortyfikacjach w początku XVI wieku. Powiedział, że nie warto strzępić sobie na to języka i się tym zajmować, bo to jest bardzo proste. Jeśli ktoś jest żołnierzem i potrzeba wojenna go do tego zmusza, to się szybko tego nauczy. I to jest... Tyle jest w traktacie na temat fortyfikacji drewniano-ziemnych. Tak, tak. Tyle jest, cały tak, rozdział. On poza tym namawiał do tego, żeby budować basteje z kamienia, nie szczędzić środków i to muszą architekci projektować. A z drewna i z ziemi to naprawdę, jak komuś tam... Każdy kupi, potrafi. Nie, ale on też coś ciekawego w ten sposób, jakby tak między wierszami jakby powiedział, że to była wiedza obiegowa. Że faktycznie ludzie, którzy byli, no kim był rycerz? Rycerz to był człowiek, no, który niejako zawodowo no, się zajmował no, tą obroną kraju, tak? No, przynajmniej gdzieś tam, zanim jeszcze zupełnie się już nie stał takim ziemianinem, który już tylko uciekał chłopu. Ale jednak istniała najwyraźniej w średniowieczu pewne takie lokalne, takie szkoły budowlane, taka wiedza obiegowa, no, którą oni stosowali, tak? I tym bardziej powinniśmy się, tym bardziej, jeśli tak było i to nie było jakoś ustandaryzowane, to tym bardziej musimy się spodziewać po prostu różnorodności. I że każdy grudek, no to tam no, mógł trochę, mimo wszystko ten taki nasyp może tam kryć coś fajnego. Na przykład, o, żeby tak sprzedać jeszcze jakąś ciekawostkę, na przykład na tkaninie jest bajo, tam są też grudki i różne dziwne rzeczy tam oni powyszywali właśnie. Tam są na przykład takie, jak to nazwać w ogóle, takie bocianie gniazda, jakby takie wystające z tego nasypu, więc to wygląda jakby, ciężko mi to jest Andrzeja, to porównać, takie platformy bojowe, które właśnie tam można sobie wyjść na takiego jednego strzelca. Gdzieś tam nad tym wrogą coś na głowę zrzucić. Takie, no właśnie, no ciężko jest otworzyć jakiś podręcznik i taki mieć katalog tych rozwiązań. No to jednak była jeszcze też pewna pomysłowość tych budowniczych. Tak, na chwilę nam Andrzeja rozłączyło, ale znając życie, znowu mu coś z napięciem skoczyło i powinien do nas dołączyć. Obiecałem, że puszczę koledze Radkowi Zdaniewiczowi, tylko to stawię jeszcze, leciało nam w tle, bo on taki grudek stożkowaty również badał. Czemu to? Wy niestety tego nie widzicie, ale w tle jak taki grudek, to mi się tutaj mieszało przez to, że Andrzeja nam wyleciało. Badał grudek w Ciechowicach, odkrył tam zasadniczo w fosie tego grudka niesamowicie zachowane przedmioty drewniane. Film dostępny jest na YouTubie, nazywa się Ciechowice tropem rycerza Mikołaja. Jeśli ktoś z widzów byłby na tyle miły, że wkleiłby zasadniczo link do tego, bo teraz to już boję się, że wszystko mi się rozpadnie, jak zacznę jeszcze kopiować i wklejać różne rzeczy, to będę bardzo wdzięczny. Widziałem, że Pradzieje Ziem Polskich tutaj działa. Nawet odnaleźli niestety moją pracę magisterską. To jest przerażające, bo nie chciałbym tego
widzieć przecież i się chwalić tym jeszcze na forum publicznym, no ale mam nadzieję, że przegapili ten moment, kiedy to się stało. Jeszcze chyba. Mówcie, kontynuujcie, to tam ten filmik przez chwilę będzie leciał. To tak wygląda to całe stanowisko w Ciechowicach. Polecam właśnie zobaczyć na własne. O, wieża książęca w Siedlęcinie. Marcin Pazdyga również wkleili link, więc mogą wszyscy sobie później zobaczyć. O wieży, bo 50 minut minęło. Tradycyjnie. Okay. Pewnie nawet nie zorientowaliście się kiedy. To jest taki stereotyp i on chyba wywodzi się z tych, tak mi się wydaje, że najstarsze te francuskie były badania tych obiektów typu MOD, że każdy rycerz chciał mieć wieżę. I coś w tym jest rzeczywiście, no bo każdy chciał mieć taki mini zamek. No a co to jest zamek? No, jak zapytasz dziecka, to powie ci, że musi być wieża. No właśnie, musi być wieża, musi być brama. Muszą być wysokie mury, no to jak ktoś chce z drewna coś takiego zbudować, to najprościej jest zbudować po prostu wieżę. Natomiast jest to wcale takie pewne, że każdy rycerz budował sobie wieżę i tutaj są różne też, znaczy tak naprawdę, żeby się dowiedzieć na 100%, no to trzeba znowu archeologia. Trzeba sprawdzić, co się zachowało w takim stanowisku. No i jeśli się znajdzie jakieś dolne partie takiej konstrukcji, no to wtedy można zgadywać, czy to wieża, czy to jednak były parterowe budynki. Ale jeszcze też zastanówmy się nad definicją wieży, tak? Bo dla człowieka średniowiecza to wystarczyło, żeby miało dwie, trzy kondygnacje, to już była wieża stuprocentowa, tak? Ja jeszcze jedną taką rzecz powiem, żeby tak trochę zmącić i zburzyć ten taki obraz, że jest wieża taka, ona jest miniaturą zamku, każdy rycerz chce tak mieszkać i tak wszyscy budują. Jest taki traktat Piotra Crescentyna to jest taki podręcznik o prowadzeniu gospodarstwa, ale tam jest również o budowie dworu. I on bodajże sam gdzieś z końca XIV wieku pochodzi, ale był tam wiele razy wznawiany jeszcze tam aż do XVI wieku chyba. I tam jest takie fajne zdanie, po co jest wieża? I tam wcale nie jest napisane, że wieża jest po to, żeby rycerz w niej mieszkał. Że wieżę buduje się na uboczu folwarku, w miejscu, tam on tak pisze, że w miejscu obrytym, czyli tam okopanym tą fosą, żeby mieć miejsce ucieczki w razie niebezpieczności. To jest jakiś taki archaiczny język. I to w sumie dokładnie pasuje do tego, czyli refugium, pozostałości folwarku, które gdzieś tam mamy na ilustracjach, jakby Radek odgrzebał. Mhm. Masz to gdzieś? Tylko tak spuentuję. Czyli wcale nie jesteśmy tacy pewni, czy ci rycerze na stałe tam zamieszkiwali. To jest to. I to jest dokładnie taki zanikły folwark, Katzenschindler. I właśnie mamy tutaj jakąś powierzchnię, która była przeznaczona do celów gospodarczych. No i w narożu jest właśnie taki grudek, powiedzielibyśmy. I tam pewnie stała ta twoja wieża w razie niebezpieczeństwa używana. To mógł być taki lamus, bo na przykład to, co znamy już z tych XVI-wiecznych obiektów, mm-hmm. tak? To mogło być takie miejsce, gdzie się jakieś kosztowności chowa. Czy ktoś tam, no właśnie, to jest pytanie. I żeby na niej odpowiedzieć, to właściwie trzeba badać w ogóle architekturę obronną, bo mimo wszystko... No, w tych takich zamkach murowanych to jednak te wieże budowano i w nich mieszkano i król czeski w XIV wieku no to zbudował sobie nawet tych wież tam kilka, ale i to bardzo, to były takie okazałe obiekty na pokaz i to bieganie po schodach no jakoś mu nie przeszkadzało. Ale to nie jest takie pewne. No, w Polsce takim modelowym przykładem to były te Plamięta, prawda? I tam bodaj
I tam było dokładnie w tych badaniach, bo one kiedy były, jakieś lata są 80, tak? I to takie początki, no wtedy taki się zaczął troszeczkę boom na te badania siedzib rycerskich. I dokładnie było postawione to badanie, no mamy wieżę, ale czy na pewno tam ktoś w niej mieszkał, bo tam znaleziono bodajże, przy ziemi była kuźnia. To może to jest kuźnia. A rycerz sobie wygodnie mieszkał. Ja znam taki przykład z Danii, ale absolutnie nie przypomnę sobie nazwy tego obiektu. Właśnie w takim zameczku typu mot w piwnicy była bimbrownia z aparaturą do destylacji i bardzo dużą ilością moszczu z winogron. I to jest zacne zajęcie dla rycerza. Jak najbardziej, zdecydowanie. Zamek Hudów. Jest bezpieczne miejsce, żeby przechowywać te kosztowności, które się tam wydestylują. A, pan Tomasz Wagner pisze, jak najbardziej. Są różne typy wież, donżon, Bergfriedy, o różnych funkcjach. Jest tego pełno. Możemy pewnie zakładać, że większość tych wież to nie było nic imponującego i wyglądały na przykład jak to, co teraz widać na zdjęciach. To nie ma okien, to tak to nie ma, to nie mam pojęcia. To jest większość z zachodu Europy. Tutaj jest pewnie podobne. Pewnie wymyślili okien. Troszkę. Dobra, nie dam rady teraz tego powiększyć. Ale tak, no to tak sobie wyobrażamy, że co tam mogło stać. No na pewno nie Siedlęcin. To jest jakby troszkę inna bajka, chociaż ale... temat podobny. Radku, zatrzymaj się na chwilę nad tym planem, jeśli mogę cię pewnie powiedzieć. Pewnie. Bo tak naprawdę to jest bardzo fajny plan, bo on pokazuje efekt takich jednych z bardziej takich szeroko zakrojonych badań. I tutaj właśnie mamy tym niebieskim kolorem rzut, niebieskim kolorem oznaczone są mury zamku Hudów, tak? Tego zamku pochodzącego już z wieku XVI. A te czerwone takie kreski z takimi ciemnoczerwonymi kółkami, to są właśnie relikty konstrukcji drewnianych, które szczęśliwie właśnie nie zostały zniszczone przez te mury późniejsze, czy tam nie do końca zostały zniszczone. I pokazała się właśnie taka wieża, ona dość przesadzista prawdopodobnie była w proporcjach. No i to jest taka sytuacja, powiedziałbym, luksusowa, że my wiemy, gdzie ona była. I jakie miała rozmiary, i wiemy mniej więcej, co tam było, i mamy piec kaflowy, który stał w tej wieży. To też takie, nawiasem mówiąc, zaskoczenie było, że bardzo eleganckie było to wyposażenie i ta kultura materialna, jakby pomimo takiego prymitywizmu trochę tego budynku drewnianego, to ta kultura materialna była dosyć na wysokim poziomie. Jak ktoś miał okazję oglądać w zamku Hudów ten piec kaflowy, to on właśnie stał w takiej wieży. Ale w ogóle te piece kaflowe są bardzo popularne i kafle są jednym z częstszych znalezisk na tych obiektach, więc są też pewnie jakimś elementem utwierdzającym prestiż. Zresztą wtedy już wiemy, że ktoś mieszkał. Słucham? Wiemy już wtedy, że mieszkalna musiała być. Są też luksusowe naczynia, znaczy luksusowe, czasem podróbki luksusowych naczyń, są ostrogi, są przedmioty metalowe różnej maści, okucia, ale też uzbrojenie, biżuteria. Także jest to kultura materialna, która nam się kojarzy z taką kulturą w sumie mieszczańską, no poza cechami takimi uzbrojenia, które są dla warstwy rycerskiej specyficzne, nie? Ale tak standardem życia oni chcieli się równać z mieszczaństwem, a potem mieszczaństwo standardem życia chciało się równać z rycerstwem. Co tam jeszcze chciałam przekazać? Jeszcze mam takie pytanie dotyczące samej wieży. Na ile ona pełniła funkcję właśnie obronną? Chodzi mi o taką sytuację, że jeśli parter powiedzmy został zdobyty, czy piętro wyżej można było się bronić, dwa piętra wyżej można było się bronić. Czy to wiadomo, czy też nie? Mogę odpowiedzieć? Czy ty chcesz, Marysiu? Nie, to był Paweł. To w takich przypadkach Leszek Kajzer wielokrotnie przytaczał taki przekaz historyczny, bodajże o tym, jak Łokietek zrobił taką akcję, taką pacyfikacyjną wobec rycerstwa, które nie było mu wierne. I bodajże
Tam jest napisane, że w ciągu takiego jednego kilkudniowego objazdu on 60 zamków zniszczył. To właśnie chodziło o takie zamki. To natychmiastowa była akcja. To nie, to oni już po piętrach nie mieli tam siły gdzieś się bronić. To było bardzo szybko. Takich przekazów jest trochę. Chyba dla dworu w Wiadrowie teraz tak mi świta. Też był jakiś historyczny przekaz. Nie wiem. Późno średniowieczny. I tam się akcja skończyła w momencie, jak to był zajazd tego dworu. W momencie, jak i była bardzo szerokie były fosy wypełnione wodą. W momencie, jak oblegający przywieźli, przyciągnęli łódź, to oni się poddali natychmiast. Więc no to miało to funkcję obronną, ale ona była jakby powyżej. Tak jak mówiłam, że przed sąsiadem można się było bronić, ale przed regularnym wojskiem już na pewno nie. Więc między bajki też można włożyć jakieś takie stare teorie o liniach obronnych składających się z tego typu grudków. Na pewno nie tych takich późnych, będących siedzibami rycerzy, trudniących się obsługą własnego gospodarstwa. No tutaj co do tych obiektów typu przejściowego, czyli tych wczesnych obiektów z Fundacji Książęcej, to już jest bardziej skomplikowane, ale może nie wchodźmy w to tak szczegółowo. Tak, tak. O wyposażeniu też tyle, ile powiedzieliśmy. To jest w ogóle temat na całkiem inne spotkanie, już nie mówiąc o kaflach piecowych, które są moimi ulubionymi temat, zabytkami nie? W ogóle. No, mam do nich duży sentyment. Chciałam się trochę rozruszać. No. Cieszę się bardzo, ale może nie dzisiaj. Tutaj jeszcze parę pytań. Powoli zbliżamy się do końca, więc postaram się znaleźć. Była dyskusja na temat grodzisk, które mogłyby być sygnalizacyjnymi grodziskami. Wiecie, taka to chyba za dużo Władcy Pierścieni, gdzie palili ogniska i tam przekazywali informacje do dalszych i tak dalej. Jest takie stanowisko. Ja sobie już wspomnę. Oj kurczę. To mamy je w bazie. Ono jest gdzieś. To są okolice Woliborza. Tam jest takie przejście przez góry. Koło Bielawy jest zamek Pieszyce. Zamek Grodziszcze, przepraszam. No. Zamek Grodziszcze. I po drugiej stronie właśnie te Przełęczy jest właśnie taka strażnicza. Quingenburg, coś takiego. O, właśnie, Quingenburg, tak. To jest maciupeńkie i naprawdę to właściwie, o, jak mówiliśmy o najmniejszych, to jest jakaś taka strażnica. Tam chyba już nikt nie mógł mieszkać, to też jest bardzo wysoko położone. Więc no, te zamki czeskie, które są tam na wzniesieniach, gdzie po prostu ciężko sobie wyobrazić w tym pasmie Jeseników, tam jest kilka zamków, które są położone w takich warunkach, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tam mógł jakąkolwiek gospodarkę prowadzić, to też są takie, gdzie to są maciupkie też obiekty, takie właśnie 5 na 8 metrów, to można by próbować je podciągnąć, ale jest zdecydowanie większość. Drugie, to mi się podoba od Pradziei Ziem Polskich profilu. O ile w zamku budowli murowanej w tak zwanych danskerem wszystko wydaje się jasne, to tyle w przypadku takich grudków zastanawiam się, jak załatwiano te codzienne sprawy. Czy badano pod tym kątem zawartość fosy? Ja nie wiem, czy badano pod tym kątem zawartość fosy. Raczej by nie wyszły takie rzeczy, myślę. Fosa, ale to się wydaje się oczywiste, tak? Tak, wydaje się raczej oczywiste. Działo. Ja jedną rzecz dopowiem, która jest, myślę, może być fajna, że wbrew takiemu rozpowszechnionemu wizerunkowi takiego wykusza latrynowego, który na elewacji zamku sobie wisi i to ta kupa tak spływa po tej ścianie, to oni jednak chyba z tego drewna potrafili robić tak. Przewody kanalizacyjne. No w miastach to się odkrywa, no, ceramiczne nawet, tak? Ale też i drewniane. Tak. Ale tam w zamku Miliczu gdzieś tam jest taki przewód. No ale to mamy zamek murowany. Natomiast też, żebyśmy tak nie demonizowali, no to bogaci ludzie mieszkali. Oni, myślę, że z drewna, ale to było,
myślę, sprowadzane w jakiś tam cywilizowany sposób do tej wasy. A co możliwe? Też inna były, rzecz? Też były w miastach przynajmniej, gdzieś wokół dużych miast też były takie, no najzwyczajniej takie służby, no jak to nazwać. No było rzemiosło, które się trudnili wywozem nieczystości, to też może powiedzmy. Ale to też w mieście, tak? No tutaj myślę, że na grudku otoczonym fosą. Tak, ale ja mówię, żebyśmy złapali sobie taką trochę skalę, tak? Że to nie wyglądało tak, że robili, załatwiali się wszędzie. No to już były na tak, tak. Nie demonizujmy średniowiecza, jak możesz najbardziej. Możesz zmienić temat? Oczywiście. Piotrek Konarski jeszcze pyta o znaleziska. W którym miejscu na takim grudku rezydencji typu motte, zamku można znaleźć najwięcej zabytków? To fosa czy pod wieżą? Na pewno zależy od tego. To zależy, w jaki, można by powiedzieć. Tak. Fosa jest dobrym punktem zaczepienia zwykle, szczególnie tak jak w Ciechowicach właśnie, to tam pod koniec tego filmiku pokazywane są zabytki i pokazywane są właśnie. Jako że to było środowisko wilgotne, no to dzięki temu zachowały i o stałej wilgotności, bo cały czas tam takie trochę mokradła są, to te zabytki drewniane zachowały się świetnie i ich było trochę, włącznie ze skórzanymi, organiczne zasadniczo. No a jeśli właśnie... A mi się przypomniało, co Lech Marek powiedział po badaniach w Starych Kolniach chyba, że tam najlepszym miejscem do badania było właśnie nie wieża, tylko przedzamcze. Bo ono miało formę jakby takiego, to było to bailey, czyli to takie brytyjskie motte. Nie potrafię przy zamek. Tego przetłumaczyć, no ale to taki przyczółek. No. Dlatego, że jeśli dochodziło do ataku na taki grudek, to oni w pierwszej kolejności atakowali to ten przedzamek. I no... Może konia, jeźdźca z koniem w zbroi to przesada, ale tego typu rzeczy właśnie związane na przykład z obleganiem, to właśnie na tym przedpolu można znaleźć. Może powiem tak, Piotrek Konarski, który zadał to pytanie, jest czytelnikiem odkrywcy, ale wyjaśnimy sobie pewną rzecz. Jak rozumiem, tego typu kopce są objęte jednak ochroną archeologiczną. Oczywiście. I nie każdy tam może sobie pójść i szukać zabytków, tak? No oczywiście. Wszystkie są ja wpisane do rejestru zabytków. Ja tu pociągnę wątek Starych Kolni. Dlaczego? Bo właśnie doktor Lechmarek, który badał ten obiekt, oni drobiazgowo badali groty, które były wbite w ziemię, w te wały, i ich ułożenie. Jeśli by z użyciem wykrywacza metali taki grot wyciągnąć, no to mamy grot. A oni badali, z którego kierunku szedł ten ostrzał. I każdy drobiazgowo namierzali. No kupę roboty zrobili i właśnie bodajże tam takie złapali dwa kierunki, z których tam ten szturm nastąpił. Ale to było możliwe dopiero wtedy, kiedy oni właśnie... No znali kontekst każdego zabytku, tak, i drobiazgowo... Tak, każdy z grocików namierzyli i jak się wbił tam... To sobie tą parabolę tam próbowali odtworzyć. To bardzo fajna sprawa, bo tam rzeczywiście to wychodziło, że one cała seria była właśnie takiej salwy z jednego kierunku. Jeszcze a propos takiego aspektu konserwatorskiego, to można by powiedzieć, że śpieszmy się kochać, grudki tak szybko odchodzą, szczególnie na Opolszczyźnie, gdzie zdarzyło się już kilka przypadków, że takie stanowiska zostały po prostu zaorane, ponieważ znajdowały się w kępie leśnej gdzieś na polu ornym, no i właścicielowi ziemi nie odpowiadało, że musi omijać ten teren, który został do rejestru wpisany. Niestety takich przypadków mamy, no na pewno gdzieś około Strzelce Opolskie, tam w miejscowości Suche Łany. Taki przypadek miał miejsce. Ja jeszcze zdążyłam zrobić model tego grudka, a dzisiaj obecnie jest to teren płaski i już nic po nim nie zostało. Ostatnie pytanie. Czy jest pewność, że to wieże rycerskie? Co prawda pan Kamil Szprącel odpowiedział zaraz sobie, ale możemy też wspomnieć o tym, czy bogatszego chłopa stałoby na postawienie takiej, znaczy stać by było na postawienie takiej inwestycji? Może by sołtysa było stać na postawienie.
Dziękuję. Sołtysa byłoby stać na postawienie takiej rezydencji. Zresztą z księstwa, którym sama się zajmowałam w doktoracie kilka lat temu, znamy przypadki sołectw rycerskich. Więc tam sołtysem był rycerz z pochodzenia i on miał prawo sobie postawić siedzibę, która spełniała te normy. Normalnie sołtysa także byłoby stać. Natomiast z punktu widzenia przepisów prawa on teoretycznie nie mógł sobie na to pozwolić, ponieważ tylko osoba o statusie rycerskim może sobie zbudować rezydencję o określonej formie, określonej wysokości. To zresztą tam jest dość dokładnie opisane, chyba rycerza na koniu, tak? Nie może przewyższać nasyp, który można wybudować bez zgody panującego. Tam wysokość umieszczenia drzwi, że ona nie mogą być zbyt wysoko, a fosa nie może być głębsza niż człowiek łopatą jest w stanie wyrzucić, bo jak głębsza, to tak to już tak. Więc ja bym odpowiedział tak na to pytanie, że pieniądze to w średniowieczu była jedna sprawa, ale pozycja społeczna. I to nie to chłop to chłop, no przepraszam. To on musiał mieć pozycję społeczną. No, i są rzeczywiście właśnie. To jest bardzo ciekawe, że są takie grupy społeczne, które były tak na pograniczu. I to są właśnie między innymi ci sołtysi. I patrycjusze miejscy, którzy później się jakby wbili w tą... Była grupa na przykład takiego niższego rycerstwa, no bo kto to był rycerz? No, czy na przykład taki facet, który stał z kuszą na tych murach i tak patrolował kółko u księcia na zamku, czy to był rycerz? Oj, nie wchodźmy może w to, bo już ale to zbliżamy jest, się do końca. O stanie rycerskim. Oni też chcieli mieć swój zamek i znamy źródła, które mówią o nadawaniu im jakichś malutkich tam majątków, takim właśnie zbrojnym. Takim Klingenburg. Ale jeszcze bym wrócił do tych szczegółowych przepisów o głębokości fosy, wysokości umieszczenia drzwi, no ale to by oznaczało, że aż tak szczegółowe przepisy to nie jest wymysł Unii Europejskiej, po prostu już kiedyś tak było. Ale one były proste. Ale były proste, naprawdę. To było stosunkowo tam właśnie, że jak jeździec podjechał, to widać było, czy on tam może bez problemu sobie tam. To bardzo ciekawe, tak. To mówimy o zwierciadle saskim. Tak. Padło pytanie o gitarę, oczywiście Andrzej wiedział, ale to zostawimy na ekran pożegnalny zasadniczo. Marysiu, o panie Łukaszu pyta się o zamki, które takie typowe, które budowało bogatsze rycerstwo, królowie. Inne spotkanie całkowicie i to nawet pewnie można by podzielić i na te zakonne, i na te królewskie, i na prywatne, na trzy spotkania nawet, więc na pewno obiecuję, że takie spotkanie będzie. No i na koniec zasadniczo, dlaczego, jak zanikły, dlaczego przestano budować? Może co? Parę słów. Znaczy, kto mówi, że przestano? Nie przestano. Wcale. Nie przestano. Wciąż się buduje? No Paweł, powiedz Paweł. No z pustaków się teraz buduje. I to też osiem dni. I Tonga. Ale tak szybko, o, to ciekawe jest. Nie, to znaczy powiem, no, to nawet są badania naukowe na ten temat, że współcześnie ten model zamku z wieżami i krenelarzem to nadal jest dla ludzi w jakiś sposób atrakcyjny i jest jakiś taki mit tej rycerskości, który gdzieś tam w tej naszej kulturze dalej istnieje i nie brakuje ludzi, którzy sobie taką budowlę o cechach średniowiecznych chcą postawić. Też myślę, że z różnych powodów. No to dzisiaj chyba jeszcze nie podejmuję się tutaj takiego jakiegoś podsumowania, no dlaczego to ludzie robią, ale fosa się to zdarza już nadzwyczaj rzadko chyba. W takiej małej miejscowości w Leń, którą znamy skądinąd z najstarszego zamku w Polsce poza Wawelem, jest teren zalewowy.
Więc tam znam przynajmniej trzy domki współczesne, które zostały wybudowane na kopcu, żeby podnieść się w razie powodzi, także nasypy też jak najbardziej się sprawdzają w współczesnych czasach. No trochę pożartowaliśmy. Dlaczego przestali je budować? Powiem wam, czego się spodziewałem, że zostały przekształcone w takie ładne obiekty, dużo z nich, część została zniszczona, ale chciałem przede wszystkim, przyznam się, chciałem pokazać tą piękną wizualizację zamku w Chudowie i wspomnieć, że oczywiście dziękujemy zamku Chudów, profilowi Zamek Chudów za to, że pozwolili nam udostępnić. Oni też mają cały cykl na temat wieży zamkowej, czym są zamki i tak dalej, więc... A czy to Pawła wizualizacja? Tak, tak, to, ale na podstawie badań Przemka Nocunia i zespołu. Przepiękne zacieki, Paweł. No tak, ale zobacz, nie leje się z wykusza, prawda? Jest rura. Z wykusza jest kulturalnie. Jest rura. No. Pięknie. Ale jest tylko, rówo, to, już, mość, tylko mość. To już nie Chudów, to już powinien być, bo Chudów to właśnie powinien być Bieda Zamek, a to już jest taki Grubów, no. Syców to całkiem inna miejscowość, ale tak. To jest piękny suchar na zakończenie, Paweł. Zdecydowanie i tym wspaniałym sucharem. Jeśli jeszcze nasi widzowie mają szansę, to niech tam wrzucą link do właśnie tego cyklu o Zamku Chudów, ale wystarczy wpisać na YouTubie Zamek Chudów i cały profil wyskoczy. Dobrze, dziękuję wam za tą niesamowitą jazdę. Teraz mamy parę minut na pożegnanie się, pozdrawianie rodzin i tak dalej. Andrzej wie, jak to się robi, więc tradycyjnie zacznie. Ja przede wszystkim dziękuję za to spotkanie. Ponownie widziałem czytelników, odkrywcy, którzy tutaj zadawali pytania, między innymi gdzie znaleźć te skarby, czy w fosie, czy na czubku takiego kopca. Ja myślę, że czytelników, odkrywcy tego typu spotkania i tego typu tematyka jak najbardziej zainteresowała. W imieniu czytelników odkrywcy naprawdę dziękuję. O najnowszym numerze jeszcze powiedz. Najnowszy numer wniesiemy jutro do redakcji własnymi rękami, to będzie pewnie z 1000 egzemplarzy i wyślemy do czytelników i prenumeratorów. O czym piszemy? Tak 30 sekund. Znaleźliśmy barkę z D-Day na terenie Polski, nurkujemy z nurkiem w Morzu Adriatyckim w poszukiwaniu pewnego wraku samolotu, no i wchodzimy do pewnej kopalni w górach izerskich. To może tyle. No i świetnie. Płatkę macie obok Andrzeja. Pani doktor. Tak, ja mam się teraz pożegnać. Tak, i powiedzieć, co to za gitara. O właśnie, gitara tak. Mojego męża, zresztą nie jedyna w moim mieszkaniu. Nie lubię jej, ale... Nikt nie wie. Nikt się nie dowie. Tak, drodzy Państwo, bardzo serdecznie chciałam podziękować osobom, które były w stanie znieść ten chaos i poemat dygresyjny, który tutaj zaprezentowaliśmy, ale Radek mówi, że to tak ma wyglądać, także... Okej. Może Państwo coś z tego dla siebie wyniosą. Ja świetnie spędziłam czas tutaj z moimi współrozmówcami, za co też im chciałabym podziękować. Jeśli wśród słuchaczy byli moi studenci, to serdecznie ich pozdrawiam i tęsknię za Wami bardzo, bo od dłuższego czasu już nie mam okazji prowadzić wykładów, więc odpoczywam w domowym zaciszu. No i na koniec chciałabym pozdrowić moją rodzinę, w tym moje dwie śpiące na szczęście córeczki. Jak kiedyś sobie odpalą mamusię na YouTubie, to wtedy będą wiedziały, że także o nich nie zapomniałam. Mojego męża i jego gitarę także pozdrawiam i życzę Państwu miłego wieczoru, jego dalszej części. Pawle, ile dla Ciebie? Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znaleźli Państwo coś ciekawego
Też przepraszam za chaos, ale Radek mówiłeś, że ma być, że to jest internet i musi być troszeczkę, to musi być trochę spontanicznie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Kacpra, Gosię. Mam nadzieję, że oglądają i dobranoc. Bo już... Już późno, tak. Jeszcze tylko ja Kacper, i już. Spać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali, wszystkim osobom, które dotrwały do samego końca. Mam nadzieję, że reszta gdzieś tam sobie zerknie na naszego YouTube'a później. Oczywiście wielkie podziękowania. Ale dotrwało. 160 osób, więc bardzo dobrze. 200 oglądało nas cały czas, więc nic im nie przeszkadzało, nawet nasze dygresje. Chciałbym podziękować, w końcu sobie zapisałem i nie zapomnę, wszystkim profilom, które udostępniły nasze wydarzenie, kołu naukowemu Archist Historii Architektury, Bractwu Rycerskiemu Joannitus Strzegomski, Bractwo Zamku Grodno, Mazowiecki Szlak Tradycji, Piotr Błoniewski Pracownia Architektoniczna, Słownik Wsi Śląskich, Sołectwo Ryńsk Szlak Zamków Piastowskich, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Zamek w Udowie, Zamek w Starej Kamienicy, Zamek w Leń-Lenno. Wszystkie te profile, jeśli jeszcze ich nie lubicie, to polubcie. Oczywiście prenumerujcie Archeologię i odkrywce, tak, jak najbardziej. Najnowszy, aktualny numer Archeologii. O, w końcu dobre miejsce pokazałem. Widzicie po tej stronie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, YouTube. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, bardzo proszę o subskrypcję. Celujemy do tysiąca subskrybentów w najbliższym czasie, więc liczę, że to się uda. Bardzo dziękuję naszym gościom oczywiście i Andrzejowi za wspaniałe bycie gośćmi i współprowadzącym. Było bardzo fajnie. Zaproszę was jeszcze kiedyś, tylko dam znać wcześniej. A, za tydzień będzie o scytach. Będzie o Syberii, Syberyjskiej Dolinie Królów. Zapomniałem powiedzieć, oczywiście widzimy się w czwartek za tydzień, to chciałem powiedzieć. I będziemy może nie pełno złota, ale piękną Syberię widzieć. Z doktorem Łukaszem Oleszczakiem między innymi. To teraz machamy do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi. Dobranoc.